Dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co ostatnio pojawiło się w księgarniach, bądź też, co niedługo się w nich pojawi. Kilka książek natomiast będzie trochę starszych, ale mam dobry powód, żeby o nich opowiedzieć. Zaczynamy od nowości z wydawnictwa Marpres. Książka nazywa się Oprzyj swoją samotność o moją. Tak wygląda okładka. I jest to książka, której fabułę tak jakbyśmy już znali. Ponieważ na pewno czytaliście już niejedną książkę o romansie studentki z wykładowcą. I tutaj jest nie inaczej. Aczkolwiek jest to książka norweska. I ja mam głębokie przekonanie, że Norwedzy piszą zupełnie inaczej niż reszta Europy, reszta świata. Piszą o wiele ciekawiej, podkreślają rzeczy, które są w innych tradycjach, w innych kulturach pomijane. Tutaj mamy studentkę, która jest doskonałym muzykiem oraz świetną matematyczką. I ona zakochuje się w swoim wykładowcy i on jest oczywiście żonaty. Wiadomo, że ten romans raczej dobrze się nie skończy. To książka psychologiczna, ja bardzo chętnie się z nią zapoznam. Nawet teraz zaczęłam, przygotowując się, trochę ją przeglądać i powiem Wam, że już na tyle mnie wciągnęła, że chętnie zaczęłabym ją od razu czytać. Następna książka w pięknej okładce, w ogóle uwielbiam sposób, w jaki wydawane są ostatnio książki Szandora Marajego w wydawnictwie Czytelnik. Ta tutaj ma tytuł Ta prawdziwa. To książka o małżeństwie. Małżeństwie, które po 8 latach wspólnego, dostatniego życia przeżywa bardzo poważny kryzys. Jest wiele powodów, które powodują, że ten kryzys małżeński jest bardzo głęboki i prawdopodobnie skończy się rozstaniem. Po pierwsze to śmierć 2-letniego synka. Po drugie druga kobieta, która się pojawia w życiu Petera, zdaje się. Tak. A po trzecie, połączenie ze sobą różnych sfer społecznych. Oni pochodzą z różnych sfer społecznych. Ta książka jest opowiedziana na dwa głosy. Wypowiada się i mąż, i żona. I jak zwykle u Marajego jest to powieść psychologiczna, której na pewno nie zapomnimy bardzo długo po przeczytaniu. Następna książka ma tytuł Mistrzyni i została napisana przez autorkę, za którą ja nie przepadam. Aczkolwiek trochę mnie ciągnie akurat do tej powieści, ponieważ opowiada ona o kobiecie, która w XIX wieku była chyba bardziej popularna niż sam Prus oraz Sienkiewicz. Zresztą ona się przyjaźniła z Prusem. Ta kobieta była bardzo zamożna, to była taka celebrytka i influencerka, znana przez wszystkie kobiety, prawdopodobnie również przez większość mężczyzn. Dlaczego? Ponieważ napisała 365 obiadów oraz regularnie publikowała w różnych magazynach w całej Polsce. Pisała książki nie tylko dotyczące gotowania, to nie były tylko książki kucharskie. Napisała również książki dotyczące układania kwiatów, jakichś spraw gospodarskich i tak dalej. Czyli to taka kobieta, która znała się na wszystkim. I Gretkowska wzięła tutaj pod lupę pewien okres w życiu tej kobiety, kiedy już była bardzo popularna, już była starszą kobietą i zakochała się w młodszym mężczyźnie. I tutaj autorka zadaje sobie pytanie, do czego jest w stanie posunąć się starsza kobieta, kiedy kocha się w młodszym. Zobaczcie, taka nie za duża jest ta książka i wydaje mi się, że akurat tutaj złamię swoje zasady i przeczytam Mistrzynię, ponieważ bardzo, bardzo mnie intryguje postać Lucyny Ćwierczakiewiczównej. Następna biografia, tak, teraz mamy biografię. Chciałam powiedzieć, następna książka jest biografią, natomiast można powiedzieć, że o Lucynie Ćwierczakiewiczównej to też była książka częściowo biograficzna, aczkolwiek jest to powieść. Tutaj mamy typową biografię, Jane Austen i jej racjonalne romanse. Ta książka została napisana przez Annę Przedpełską-Trzeciakowską, która jest tłumaczką książek Jane Austen oraz
jej wielbicielką i znawczynią jej życiorysu. To jest kolejne wydanie tej książki. Wcześniej ona już była opublikowana w Polsce. Autorka przedstawia tutaj portret tej bardzo tajemniczej pisarki. Pisarki, którą wszystkie znamy. Wszystkie chyba czytałyśmy książki, czy to Dumę, czy Uprzedzenie, czy Emmę, czy jakąkolwiek inną powieść Jane Austen, które rzeczywiście zapadają w pamięć i do tej pory postaci z jej książek są takimi kultowymi postaciami. No, no kto nie zna pana Darcy'ego na przykład. Także autorka tutaj tej biografii przygląda się postaci Jane Austen, która już za swoich czasów była dość popularna, aczkolwiek zawsze była tajemnicza i stroniła od rozgłosu. O następnej bohaterce nie możemy na pewno powiedzieć, że stroniła od rozgłosu. Marlene, czy Marlene Dietrich, proszę bardzo, wielka aktorka, którą na pewno wszyscy znamy. Ta książka została napisana przez córkę. Córkę, która tak naprawdę nie była chyba kochana przez matkę. Ona nawet powiedziała, że należy do jej wysokości. Czyli tak jakby ta matka trochę traktowała ją jak rzecz, jak przedmiot. Natomiast córka towarzyszyła jej zawsze. Była za kulisami, zajmowała się jej makijażem. Bardzo dużo oczywiście wie o matce, jak to córka, ale także była w takich miejscach, gdzie normalnie dzieci nie chodzą, czyli no, dzieci z rodzicami do pracy nie chodzą. Natomiast ta kobieta, Maria Riva, chodziła z Marlene Dietrich do pracy, na plan filmowy, czy też do teatru. I w tej książce dowiadujemy się, że Marlene Dietrich była wielką profesjonalistką. Ona była gotowa naprawdę do wielkich poświęceń, żeby pojawić się na scenie. Jak wiemy też, że na złość Goebbelsowi zrzekła się obywatelstwa niemieckiego. Wielka, wielka postać, wielka, wielka książka. Trochę jest też fotografii czarno-białych w środku. Także bardzo Wam zachęcam, bo z tego co słyszałam, jest cudnie napisana i naprawdę jedna z lepszych biografii, jaka się ostatnio pojawiła na rynku. Kolejna książka to Wznowienie. Ona się już jakiś czas temu ukazała i ja jej wtedy nie kupiłam. A to dlatego, że jeszcze nie wiedziałam, że aż tak bardzo zakocham się w kolejnej książce tego autora. A kolejna książka nosi tytuł Gentleman w Moskwie. To jest książka mojego życia, książka, którą uwielbiam, którą wszystkim polecam. Książka otulająca, książka przytulająca człowieka, robiąca dobrze na sercu. Natomiast ta właśnie, która została teraz wznowiona, bo była już wyprzedana i była niedostępna nigdzie, nazywa się Dobre Wychowanie. Zobaczcie, jest bardzo podobnie wydana, też tak na złoto, jak mój ukochany Gentleman. I Dobre Wychowanie opowiada historię dziewczyny. To jest Nowy Jork, lata 30., końcówka lat 30. W drugorzędnym klubie jazzowym Katie Content przypadkowo poznaje młodego mężczyznę i razem z tym mężczyzną wyrusza w podróż po Stanach Zjednoczonych. Dostaje się w najlepsze towarzystwo, bryluje wśród celebrytów. Jak skończy się ta podróż? Nie mam pojęcia, bo książki jeszcze nie przeczytałam, ona dopiero do mnie przyszła chyba 2 dni temu, także nie miałam czasu na to, by poświęcić jej chwilę uwagi. Natomiast jestem przekonana, że będzie cudowna. I powiem tutaj jeszcze jedną rzecz. Obie te książki, czyli mojego kochanego Gentlemana oraz Dobre Wychowanie, tłumaczyła ta sama tłumaczka, Anna Gralak. Ona naprawdę robi cuda z językiem. Także jestem pewna, że to też będzie cudny, wspaniały kąsek, chociaż nie wiem, czy przebije Gentlemana. I jeszcze jedna powieść z wydawnictwa Znak. Ponownie Wznowienie. Stan zdumienia, Ann Patchett. Ta książka też już się u nas ukazała parę lat temu. Nie wiem, jak z jej dostępnością. Wydaje mi się, że ja ją kiedyś miałam, być może jeszcze gdzieś mam na półce, ale nie wiem gdzie. Teraz dostałam to nowe wydanie i ono jest fajniejsze, bo ma bardzo przyjazną czcionkę. Jest to książka, której akcja dzieje się w dżungli, jak tutaj zobaczcie na okładce widać. Opowiada o naukowcach pracujących no, gdzieś tam na końcu świata, w terenach bardzo nieskomunikowanych z resztą świata. I jeden z naukowców, Anders Ekman, wyjeżdża tam w poszukiwaniu kobiety, naukowczyni, która wyjechała tam i zaginęła.
I ta książka zaczyna się od tego, że ta zaginiona kontaktuje się ze swoją, zdaje się, uczelnią i mówi, że ten mężczyzna nie żyje. W związku z tym inna kobieta postanawia jechać do tej dżungli i sprawdzić, co tam się tak naprawdę dzieje. Dlaczego ta się nie odzywała, dlaczego ten naukowiec, który tam pojechał, tak naprawdę zaraz zginął, stracił życie. Piszą o niej, że jest to jądro ciemności, współczesne jądro ciemności dla kobiet. No po prostu jestem bardzo zaintrygowana i myślę, że będę tą książkę niedługo czytała, ponieważ kojarzy mi się ona z inną, bardzo podobną książką, która działa się też na końcu świata, Euforią. Nie pamiętam autorki, ale jak wpiszecie sobie autoria, Euforia, to na pewno ją znajdziecie, ma taką bardzo kolorową okładkę. Tamta była cudna, niepokojąca i wydaje mi się, że to będzie coś bardzo podobnego. Okej, przyniosłam sobie kolejną kupkę książek, o których będę chciała Wam jeszcze opowiedzieć. Najpierw pokażę Wam dwie. To jest mój własny zakup. Ja nie wiem, kiedy te książki były wydane, ale gdzieś zupełnie je przegapiłam. Nigdy ich nie widziałam w księgarni, ani w księgarni internetowej. I wpadłam na ich trop. Te książki się nazywają Rozmowy obrazów i napisała je polska autorka Grażyna Bastek. Ja na nie wpadłam, przeglądając sobie jakieś tam książki w audiotece, szukając audiobooków i znalazłam audiobooki tych książek. Ale uznałam, że nie ma sensu czytać czy słuchać audiobooka książki, która opowiada o obrazach, która opowiada o historii sztuki. Ponieważ, no wiadomo, że chciałoby się te obrazy zobaczyć. A siedzenie ciągle przy telefonie czy przy komputerze i wyszukiwanie obrazów, o których mowa, no jest trochę denerwujące. Dlatego postanowiłam poszukać te książki i udało mi się je kupić obie w komplecie. A czym są te książki? Otóż autorka wychodzi z założenia, że obrazy ze sobą rozmawiają i my jako oglądający je, podziwiający je, jesteśmy w stanie odnaleźć pewne elementy, które łączą obrazy starych mistrzów z obrazami współczesnymi bądź nowoczesnymi. I autorka podaje wiele przykładów takich, gdzie autorzy żyjący później wzorowali się w jakiś tam sposób na artystach tworzących wieki wcześniej. Także jestem bardzo ciekawa, jakie ona tutaj podobieństwa odnalazła, na co zwraca uwagę, w jaki sposób radzi oglądać obrazy. Także będę te książki na pewno czytała, jak mnie najdzie na historię sztuki. Mam też jeden kryminał. Śmierć nie ucieknie. Jest to kryminał Przemysława Borkowskiego. Druga część serii z Gabrielą Seredyńską. Policjantką Gabrielą Seredyńską. Pierwsza część nazywała się, już Wam mówię, bo zapomniałam oczywiście, ale sprawdzałam to wcześniej, Rytuał Łowcy. Rytuał Łowcy. Ja ją czytałam i ona mi się podobała. Była taka, wiecie, dynamiczna, dużo się tam działo, może nie do końca jakoś tam realistycznie przekonywująca, ale dało się to fajnie przeczytać i było wciągające, dlatego też pomyślałam sobie, że kolejna książka z tej serii może być podobna i ją zamówiłam. Tutaj mamy taką akcję. Julita jest młodą piosenkarką u progu kariery i po jakiejś tam suto zakrapianej imprezie rano znajduje w swoim mieszkaniu zamordowanego menedżera. Oczywiście nic nie pamięta, bo spała jak zabita, więc wypada z domu i wpada do taksówki i prosi kierowcę, żeby zawiózł ją jak najdalej, po prostu gdzieś jechał przed siebie. Wywiózł ją gdzieś tam za Warszawę i cały czas jej pomaga. I ona w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać, kim ten mężczyzna jest i dlaczego on jej pomaga. Także myślę, że będzie znowu dynamicznie, znowu się będzie dużo działo i że warto tej książce poświęcić uwagę. I na końcu dwa komiksy, to jest seria Sapiens Yuvala Harariego oraz Sapiens, opowieść graficzna, filary cywilizacji, tak się nazywa ta druga, a ta pierwsza to Narodziny ludzkości, taki ma podtytuł. Pierwsza część ukazała się rok temu, ta druga część ukazała się na dniach teraz i jest to tak naprawdę to samo, co czytaliśmy w książce Sapiens, tylko przełożone na komiks i w związku z tym bardziej przyjazne młodszemu czytelnikowi. Ale czytelnik niemłody, czyli taki jak ja, miał ogromną frajdę, kiedy czytał sobie tę książkę
i przypominał to, co, czego dowiedział się, kiedy czytał Sapiens kilka lat temu. Bardzo świetna rzecz, jeżeli macie jakichś takich nastolatków w rodzinie, warto kupić to, ponieważ pokazuje, ta pierwsza mówi nam o tym, jak narodziła się ludzkość, czyli że było co najmniej 6 gatunków człowieka, ale przetrwał tylko jeden Homo sapiens. W jaki sposób udało mu się przetrwać, w jaki sposób ze zbieraczy ludzie stali się rolnikami i tutaj właśnie, kiedy już ludzie zostali rolnikami, osiedlili się, jakie mieli problemy i dlaczego człowiek jest największym seryjnym zabójcą na całym świecie. Także bardzo Wam polecam, to są super książki. Z tego, co tutaj widzę, zapowiedziana jest trzecia część, także prawdopodobnie autorzy pracują nad kolejną, która będzie ciągnęła tę historię dalej. No świetne to było, naprawdę świetne. Jeszcze o niej będę mówiła, bo mam zamiar nagrać film o różnych komiksach, które niedawno przeczytałam. Także też wtedy o Sapiens powiem jeszcze kilka słów. Tymczasem to wszystko. To są książki, które wybrałam na dzisiaj. I od razu mówię, że w grudniu bądź na początku stycznia otwieranki mogą się nie pojawiać, ponieważ wydawnictwa w tym czasie mają przerwę. Po całym intensywnym roku pracy w grudniu wygaszają drukarnie i praktycznie nic się nie dzieje, nic nowego nie wydają. I dopiero tak naprawdę nowości zaczynają się pojawiać pod koniec stycznia. Także nie wiem, czy będę miała z czego nagrywać kolejne otwieranki. Natomiast mam bardzo dużo książek, które przeczytałam, więc nastawcie się na to, że będę Wam polecała, będę Was zachęcała do książek, które uważam za warte przeczytania. Lub też będę Wam odradzała te, które mnie wynudziły i których nie polecam. Do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.